3 czerwca w Galerii na Pięterku w Świebodzińskim Ośrodku Kultury odbył się niezwykły wernisaż, będący jednocześnie okazją do podsumowania rocznego programu edukacji artystycznej dla dzieci zagrożonych wykluczeniem. Podczas wydarzenia najzdolniejszym podopiecznym Fundacji Obiekt Kulturalny wręczone zostały stypendia. Podsumowanie pierwszego roku projektu Niewykluczeni w sztuce Sztuka dla Wszystkich. Jest to dla nas dzisiaj wyjątkowy dzień ze względu na to, że wcześniej oczywiście myśląc o tym, jaki program zaproponować uczestnikom naszego programu Niewykluczeni w sztuce Sztuka dla Wszystkich, projektowaliśmy wiele rzeczy. Dzisiaj to się zmaterializowało. Jest to nie tylko wielki dzień ze względu na to, że możemy zobaczyć dzieła tych twórców, młodych, bardzo młodych, ale też możemy pomyśleć o tym, jak wiele dostali wewnętrznie, jak zmieniły się ich osobowości, w jaki sposób zmiękczyli to, co gdzieś nosili w sobie. Myślę, że brzmi to trochę jak terapia przez sztukę, ale to jest też tak, że takie działania właśnie tak wpływają na ludzi. Obojętnie, czy są mali, średni, czy duzi. Więc jest to dzisiaj bardzo, bardzo wielki dzień dla nas, bardzo się cieszymy, jesteśmy bardzo podekscytowani, że te prace zawisły w tej przestrzeni, w przestrzeni Świebodzińskiego Domu Kultury i że wszyscy, którzy tutaj przyszli, też mieli to poczucie, że wydarzyło się coś szczególnego. Stypendia artystyczne, które przeznaczyliśmy na rozwój naszych uczestników programu, mają na celu przedłużenie działań twórczych, niezależnie czy zdecydują się korzystać z takich zajęć pozalekcyjnych, płatnych, bo często takie zajęcia w miastach są ofertą odpłatną. Umożliwia takie stypendium niezależnie od swojej drogi rozwoju możliwość kreowania i rozwijania swojego procesu w domu. I to był dla nas bardzo istotny punkt, aby dzieci, które według nas odniosły największy proces twórczy, otrzymają takie stypendium, które umożliwi im rozwój niezależnie, czy będą korzystać z takich profesjonalnych zajęć, ale będą mogły takie zajęcia indywidualnie w domu kontynuować za pomocą tych środków, czyli materiałów plastycznych. Chciałam pogratulować obydwu paniom wspaniałego pomysłu, zaangażowania dzieci do malowania, do otwarcia się na świat, bo sztuka otwiera wszystkich, i mniejszych, i tych dorosłych. Pozwala uzewnętrznić emocje. No ale to, co tutaj dzisiaj widzimy, to są przeróżne kolory i to wszystko siedziało w tych małych istotach. Widzimy, jak te dzieci są kolorowe i ile emocji pozytywnych, bo wszystkie kolory są bardzo pozytywne i ciepłe, ile emocji dobrych w tych dzieciach jest. Cieszę się, że taki projekt powstał i że będzie kontynuowany, bo to wspaniałe miejsce do tego, żeby dzieci się rozwijały, żeby rozwijały abstrakcyjne myślenie, ale przede wszystkim integracja i wyjście z domu i otwarcie się na świat. Malowaliśmy, robiliśmy ciekawe rzeczy. Moją przyszłość wiąże z kulturą, dlatego że bardzo ją lubię. Wychodzę z takimi doświadczeniami z tych zajęć. Nauczyłam się dużo rzeczy, na przykład rysowania. Ja nie umiem rysować, znaczy nie umiałam. I jakby dały mi taką pasję nową. Jestem zaskoczony, jak dzieci potrafią w swoich głowach stwarzać pewne wizje, obrazy, zupełnie inne niż nam dorosłym się wydaje. Ale właśnie przyszłość jest właśnie w młodych artystach, młodych ludziach. Oni właśnie nam dorosłym potrafią pokazać, co jest fajne. Oni potrafią spowodować, że my potrafimy się uśmiechać, cieszyć. W koncercie było fajnie, bardzo rysowaliśmy i rozwijaliśmy nasze pasje i umiejętności. Najciekawsze zajęcia to były z fotografii. Nasze opiekunki były bardzo fajne i dużo nas nauczyły. W przyszłości chciałabym się zająć fotografią.